perełka, muszę przeszlifować, odświeżyć w zasadzie, umyć na pewno i później zakonserwuję jakimś olejem takim, żeby ptakom oczywiście nie szkodził, albo jadalnym, albo jakiś tam może znajdę coś ciekawego, nie? No, dobra, to działam. Tu muszę przygotować powierzchnię, to nie wiem, to może zostawię, bo to jest kawałek skóry. Ale tu przygotować powierzchnię, przykleić nowy astrolotów. Wcześniej to wyszlifuję, jeszcze trochę mokre. Wyszlifuję, zaimpregnuję. Może tu jakiś kolor dam na to, to mi nie będzie pasowało i do jutra będą schły. Tak będzie się trzeba jakoś poradzić bez siedzisk. No, to jest nierdzewka, to temu się nic nie stanie. Ale drewienko muszę zadbać, nie? Mam dwa do przyklejenia, tutaj jest troturfy i... No i może tu też jednak wymienię to jednak na silikon przykleję chyba, albo na klej montażowy. No i tyle, dobra, trzeba to zrobić, nie? Zdełko. No, od razu fajnie. No. Nie. No i guć. Niech schnie. No. Miska jest w trzecim piórze. Jest to samica jastrzębia gołębiarza, imprintka. Wychowana od pisklaka przez człowieka. Ona też trochę inaczej się zachowuje jak dziczek. I jest w zasadzie drugi dzień od wyjęcia z woliery. A siedziała, no zeszły sezon nie latała w ogóle. Tak więc po drugim dniu już zaczyna skakiwać na spokojnie na rękawice i się fajnie odzywać. Dzisiaj ważyłem ją rano. Chodź, krzykaczu. No chodź. No, hej. Hop. No. No. Dawaj. Dzisiaj ważyła rano 1070, czyli to nie jest jakiś ogromny ptak, jak na jastrzębia, ale bardzo myślę wystarczający.
Tak dla mnie. Do pracy. Nie? Co, już nie chcesz skakać? Już nie? Już? Nie, no jak widzicie, no to dwa kawałki zjadła. Jeszcze trzeba wagę trochę zjechać, dlatego nie biorę jej jeszcze na pole. Bo to nie ma sensu. No pierwszy dzień, dzisiaj tak sprawdzam ptaki, te reakcje tych ptaków moich. No chodź, nie chcesz, dobra. Wagę w dół trzeba zjechać troszeczkę, żeby w ogóle zacząć normalnie współpracować, nie? Miśka? Tak? Pip! Tego to chyba nie. No chodź, druda się. No nie, ten jeszcze ma za wysoką. No ty? Dyda, hech. Czy to w ogóle, kurwa? Dzikus. Nie, to nie jest twoje siedzisko. Postawiłem drugie berło obok i chcę tam wejść. No, bo wyżej. Tu. Chodź położyć, kurczaczku. Tak, bo tu do pełna było jedzone, to... Czy wędruś też do pełna, ja cały jest... O, jaki cwaniaczek. Hop. Dobrze, z tobą to szybko pójdzie, a reszta będzie trochę... Jeden, dwa dni trzeba poczekać. Zjedz. Biorę z piór. Szybciej trochę zjeść. Tak to się tam zaczyna piórować, bawić tymi piórami. Zapycha się poza tym. Nie mamy czasu, nie? Jeść. Co, jutro na dłużej w sumie mogę już z nimi iść nawet. Tak mi się wydaje, jak tu dzisiaj nie przekarmię, to jutro będzie w porządku, nie? Reszta zostanie na siedzisku, po kawałku, nie za dużo, żeby mi waga spadała, ale też nie gwałtownie. No i co, no fajnie, no. Zaczynamy. Dobra, to tyle chyba na dzisiaj. Do zobaczenia. Hej.